Szanowni Państwo, bardzo miło mi Państwa powitać na koncercie charytatywnym dla Ukrainy. Шановні пане та панове, ми щиро раді вітати вас на благодійному концерті в допомогу для України. Огромне się cieszę, że będziemy mogli razem spędzić to popołudnie. Дуже радіємо, що маємо можливість провести цей вечір разом з вами. Варто вспомнити, як повстала та ініціатива. Варто нагадати, як появилась сама задумка концерту. Kiedy to wszystko się zaczęło, wybrałem się do Hrubieszowa z pomocą humanitarną organizowaną przez szkołę STO w Warszawie. Коли почалась війна, пан Кшиштоф поїхав з гуманітарною допомогою до Hrubieszowa від школи STO в Варшаві. Wracając, zabrałem jedną panią z córką, które podróżowały do innej pani, aby przetrwać ten trudny czas. Повертаючись назад, йому пощастило підвести неймовірну жінку з донькою, яка шукала порятунку у знайомих, тікаючи від жахливих реалій війни. Te panie to wspaniałe artystki, które wraz z innymi, równie wspaniałymi artystami, dzisiaj dla państwa wystąpią. За прекрасним збігом обставин ця жінка українська співачка, яка разом з чудовими акторами подарує нам сьогодні можливість насолоджуватись справжнім мистецтвом. На початок хотів би попросити представника школи СТО, пані Янну Фірек, о забрання голосу. Для початку хочемо надати голос представнику школи СТО в Варшаві пані Йоанні Фірек. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że wraz ze swoimi uczniami mogę wziąć udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, jest miejscem, w którym szczególną uwagę przywiązujemy do wychowania społecznego młodych ludzi. Uczymy dzieci uważnie obserwować otaczający je świat i reagować na jego potrzeby. Tak było wczesną wiosną, kiedy zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które przekazaliśmy szkole w Hrubieszowie. Była to wspólna inicjatywa uczniów, rodziców i nauczycieli. Tak jest również dzisiaj, o czym świadczyć może pokaźna grupka naszych uczniów, którzy z uśmiechami na twarzach przybyli tutaj, aby pomóc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję. Przedsięwzięcie nie było łatwe. Projekt był zupełnie nielegkim. Aby doprowadzić je do celu, niezwykle ważne było wsparcie Warszawskiej Izby Gospodarczej z panem prezesem Markiem Traczykiem na czele. Dla dosiągnięcia mety nadzwyczajną podtrzymką była Warszawska Izba Torgiewelna na czele z Markiem Tkaczykiem. Później kontakt z Fundacją Nasza Ukraina, której rola w tym projekcie jest bezcenna. Хочемо подякувати за неоціненну допомогу в проєкті «Наша Україна». Wiem, że pana prezesa nie ma tutaj, powiem więc jedynie, panie Romanie, dziękuję. Знаємо, що директора пана Романа Скорика сьогодні немає з нами, але дуже хочемо йому сказати дякую. A teraz już czas na naszych wspaniałych artystów. А зараз вже час на наших прекрасних і талановитих артистів. Część muzyczną otwieramy arią Ten zegar stary z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki. Muzyczną частину naszej зустрічі ми відкриваємо арією Старий годинник з опери Станіслава Моньошки. Ніби zepsuty zegar
a może wyzwolić naprawdę wiele. Wiele obrazów, wiele emocji. Ніби зламаний годинник, але і справді. Він може видати багато і багато картинок, багато емоцій. Chciałbym zaprosić Państwa do takiego osobistego spotkania z muzyką. Z jej treścią i własną wyobraźnią. Хочеться запросити вас на таку особисту зустріч з музикою, з її змістом і вашою власною уявою. Utwór ten wykona dla Państwa Karol Skwara przy akompaniamencie Gabrieli Machowskiej. Zapraszamy na scenę. Цей твір для вас виконає Karol Skwara у супроводі Gabrieli Machowskiej. Запрошуємо вас на сцену. Heinrich Proch, prawnik, skrzypek i wreszcie kompozytor.
Perełka wiedeńskiej opery. Jakże piękny, choć nieco zapomniany. Генріх Прох, адвокат, скрипаль і нарешті композитор. Перлина віденської опери, яка є дуже гарною, хоча й трохи забутою. Chyba trzeba by było jechać do Wiednia, aby go usłyszeć. Гадаю, Відень варто відвідати лише хоча б для цього, щоб почути це. Ale dziś Wiedeń przyjeżdża do nas. Ale сьогодні один приїжджає до нас. Detorna Moj Biene wykona Marta Zamojska-Makowska, a przy fortepianie cały czas Gabriela Makowska. Tektorna Mio Bene wykonaje Marta Zamojska-Makowska w niezmiennym suprowodzie fortepiano Gabriele Makowskiej. Teraz czas na jedną z najpiękniejszych kołysanek,
które pojawiają się w operze. Настав час для однієї з найкрасивіших колискових, які з'являлися коли-небудь в опері. Ми переносимося до Чарльстон в латах 20-х. Ми переносимось у 20-ті роки до Чарльстона. В одному дому, замешканим через бідних, чорних людей, танчом пари. Джезбо Браун сиді при піаніні, а Клара, жона рибака Джейка, śpiewa kołysankę swojemu synkowi. W jednym budynku naselenemu czarnoskórymi biednymi ludźmi pary tańcują. Jasbo Brown siedzi za pianino, a Clara, drużyna rybalki Jake'a, śpiewa kołyskową swojemu maleńkomu synu. Dla nas utwór ten, Summertime, z opery Prok and Bess George'a Gershwina wykona Dorota Całek. Для нас цей твір «Літній час» з опери «Порх і Бес» Джакота Гершвіна виконає Дорота Цалек. Teraz pora na arię o Juliszce z operetki Błękitna Maska Freda Raymonda. Wykona ją Piotr Kędziora. Nastał czas arii o Juliszce z opery Błękitna Maska Freda Raymonda. Jej wykonowatyme Piotr Kędziora.
Węgierski kraj, tam gdzie czarna szaraj, gdzie cygański śpiew jak papryka rozpala krew, rozpala w żyłach krew. Blask słońca lśni, piostka z dala brzmi jak echo dawnych dni. Piostka z dala mówi mi: hejo, Liszka, hejo, Liszka, jej Buda, Budapeszt, we krwi jej płonie papryka, a serce złote jest. Hej, Juliszka, na nerwach mężczyzn gra, a kiedy się napije wina, to cała sala. Oj, oj, mama, to dziewczyna czar, z początku ma jednego dościa, potem mało dwóch. Oj, oj, mama, to dziewczyna czar, z początku ma jednego dość, a potem to był żart. Niech pójdę w świat, za mną poleci w ślad, rozsełkany śpiew z rodzinnych stron, węgierski śpiew z rodzinnych moich stron. Blask słońca lśni, piostka z dala brzmi jak echo dawnych dni. Piostka z dala mówi mi: hejo, Liszka, hejo, Liszka, jej Buda, Budapeszt, we krwi jej płonie papryka, a serce złote jest. Hej, Juliszka, na nerwach mężczyzn gra, a kiedy się napije wina, to cała usada. Oj, oj, mama, to dziewczyna czart, z początku ma jednego dość, a potem mało dwóch. Oj, oj, mama, to dziewczyna czart, z początku ma jednego dość, a potem to był żart. Oj, 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 oj. Trudno zapowiedzieć ten utwór bez wypieków na twarzy. I właściwie, cóż powiedzieć więcej, tytuł mówi sam za siebie. Kto me usta całuje, ten śni. Aria Giuditty z operetki Giuditta Franza Leara, a wykona Magdalena Kunce. Важко уявити цю п'єсу без почервоніння на обличчі. А що вже й сказати далі? Назва говорить сама за себе. Хто цілує мої уста, той мріє. Арію Джудіти з опери Джудіти Франца Легара виконає Магдалена Кунце. Thank you.
wciąż i czeka mnie jej los. Niech taniec mój panuje w krąg i mój czaruje głos. Kto me usta całuje, ten śni o miłości wciąż ma. Teraz rozpoczynamy już serię utworów, które będą prezentować nasi goście z Ukrainy. A zaraz my poczynamy serię utworów, jakie przedstawiają nasi goście z Ukrainy. Utwór Marka Kropywnickiego, Słowik, należy do skarbnicy ukraińskiej klasyki wokalnej. Twór Marka Kropywnickiego, Соловей, należy do skarbnicy ukraińskiej wokalnej klasyki. Napisany pod koniec XIX wieku, jest dziś szczególnie aktualny w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Napisany naprzykinci XIX stulecia w związku z ukraińsko-rosyjską wojną, on jest nadzwyczajnie aktualny dzisiaj. Utwór ten wykona dla Państwa Galina Szwytkiw, która przyjechała z Ukrainy, z Równem. Цей твір для вас виконає Галина Швидків, яка приїхала з України, з Рівного. Акомпанювати буде Марія Швидків, приватне цурка Галини. Акомпонуватиме донька Галини Марія Швидків. Thank you.
Teraz Galina wykona dla Państwa dramatyczną ukraińską pieśń weselną w aranżacji Mirosława Skoryka. Głośna Leszczyna. Цього разу Галина виконає для нас драматичну українську весільну пісню в обробці Мирослава Скорика «Шуміла Ліщина». Щиро дякую польському народу за підтримку України. Разом ми переможемо. Дякую. З нами Бог. Zostajemy przy muzyce ukraińskiej, ale na scenie już tylko z Marią Świtkiw, która wykona dla Państwa trzy utwory na fortepianie. My продовжуємо залишатись з українською музикою. На цей раз на сцені лише Марія Швидків, яка виконає для нас дві фортепіанні п'єси. Pierwszy utwór, improwizacja Wasyla Barwińskiego, który jest nie tylko kompozytorem, ale postacią kultury ukraińskiej. Перший твір – імпровізація Василя Барвінського, який є не лише композитором, а й діячем української культури. Poświęcił on swoje życie sztuce i ojczyźnie. Він присвятив своє життя мистецтву та батьківщині. Los był dla niego okrutny. W 1948 na dziedzińcu Konserwatorium Lwowskiego, instytucji, którą przez wiele lat kierował, spłonęły wszystkie jego utwory muzyczne i cała biblioteka. A sam kompozytor został zesłany do Mołdawii. Доля була жорстокою до нього. У 1948 році на подвір'ї Львівської консерваторії, закладу, яким він керував багато років, спалили всі його музичні твори та цілу бібліотеку. А самого композитора було заслано до Молдавії. Został kompozytorem bez nut. Radzieccy muzykolodzy wymazali postać Wasyla Barwińskiego z historii muzyki ukraińskiej. Він став композитором без нот. Радянські музикознавці викреслили постать Василя Барвінського з історії української музики. Але стопньово ім'я Барвінського одрадзано з попіолів. А в різних закутках світу в якийсь неправдоподобний спосіб зачато віднайдувати
jego zaginione dzieła. Але поступово ім'я Барвінського відроджувалось з попелу, і в різних куточках світу якимсь неймовірним чином почали знаходити втрачені твори. Повернення імені Барвінського триває донині. Повернення назви Барвінський трва до дziś. Своїм життям, силою духа і шляхетністю запевнив собі місце вśród великих українців, яких każdy powinien znać. Swoim życiem, siłą i szlachetnością on zabezpieczył sobie miejsce wśród wielkich Ukraińców, jakich ma znać każdy. Thank you.
Teraz drugi już utwór Marii w tym spotkaniu. A zaraz nastał czas drugiego tworu o wykonaniu Marii na tej зустрічі. Usłyszymy melodię Mirosława Skoryka. My poczujemy melodię Mirosława Skoryka. To krótki i zwięzły utwór, ale w rzeczywistości jest on postrzegany przez każdego Ukraińca bez wyjątku, jako hymn duchowy, wykonywany w najbardziej uroczystych i tragicznych momentach narodu ukraińskiego. Це короткий і лаконічний твір, але насправді він сприймається кожним українцем без винятку, як духовний гімн, що виконується в найурочистіші та найтрагічніші моменти життя українського народу. Мелодія Мирослава Скорика є делікатна, сердечна, болесна і незапам'ятна. Мелодія Мирослава Скорика ніжна, болюча, незабутня і неповторна. Teraz pora na muzykę filmową w wykonaniu chóru Il Canto Magnificat, którym dyryguje pani Marta Zamojska-Makowska. A zaraz nastał czas kinomuzyki o wykonaniu chóru Il Canto Magnificat, jakim dyryguje Marta Zamojska-Makowska. Pierwszy utwór, Tonight,
z muzykalu West Side Story kompozytora Leonarda Bernsteina. Chyba już dalej nie trzeba o tym utworze opowiadać. Pierwszym tworem choru będzie Tonight z musicalu Westsajska Historia kompozytora Leonarda Bernsteina. My думаємо, що не потрібно більше нічого говорити про цей твір. Następny utwór, Cerf Volà, muzyka z filmu Chórzyści, kompozytor Bruno Coulet. Cerf Volà, що в перекладі повітряний змій, музика з фільму Хористи, kompozytora Bruno Coulet. To jest opowieść o człowieku, który porwał za sobą młodzież muzyką. Film rozkazuje nam, jak za допомогою muzyki można rozkryć serca молоді i dzieci. Tradycyjne metody zawiodły. Młodzi nie potrafili zrozumieć inaczej. Udało się poprzez muzykę, sposób życia i tak zaczęli zmieniać swoje życie. Tradycyjne metody wychowania podwele, ale film pokazuje nam, że do serca dzieci zawsze można dostukać i znaleźć osobliwy podchód. Zachęcam do wysłuchania utworu, a później do obejrzenia filmu. Zapraszamy Was do przesłuchania utworu.
A teraz usłyszymy utwór Omen River. To utwór z muzykalu Showboat z 1927 roku. Omen River, piosenka z muzyklu Showboat 1927 roku. Opowiada on smutną historię żyjących w biedzie i borykających się z licznymi problemami Afroamerykanów. Вона розповідає нам про сумну історію афроамериканців, які живуть у злиднях і борються з численними проблемами. To opowieść człowieka, który patrzy na brzeg rzeki ze swojej łodzi. Przed państwem ponownie Karol Skwara. Це історія про людину, яка дивиться на берег річки із свого човна. Перед вами Кароль Сквара в супроводі акомпаніменту Габріели Маховської. A teraz cygańska miłość. Czardasz z operetki Franza Leara, kiedy skrzypki grają. Czardasz
To taniec pochodzenia węgierskiego, przyjęty i spopularyzowany przez Romów. Utwór ten wykona dla Państwa Dorota Całek przy akompaniamencie pani Gabrieli Makowskiej oczywiście. Чардаш Ілона, коли грають скрипалі, з опери «Циганське кохання» Фланца Рагела виконуватиме Дорота Калек. Teraz ponownie zobaczymy Magdalenę Kuncę i Piotra Kędziorę. Zaprezentują dla Państwa, pardon, madam, z operetki Wiktoria i jej huzar, kompozytora Paula Abrahama. Duet, pardon, madam, opera Wiktoria i jej huzar, kompozytor Paul Abraham. Виконуватимуть Magdalena Kunce, soprano, та баритон Петр Кендзьора. Thank you.
Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak, na balu w Wiedniu powiedziałeś: kocham panią. Choćbym chciał.
Teraz na scenie będziemy gościć kolejny duet. Tym razem duet kwiatów z opery Lakme, kompozytor Leo Delibes. Wykonają Marta Zamojska-Makowska i Dorota Całek. Duet bukietu kwiatów z opery Lakme, kompozytora Delibes. Wykonują Marta Zamojska-Soprano i Dorota Cebek-Soprano.
A teraz już słynna operetka Wesoła Wdówka Franza Leara i utwór Usta milczą. Przed państwem Magdalena Kunce i Piotr Kędziora. Duet Magdaleny Kunce ta Petra Kędziory Usta mówczać z opery Franza Lehara Wesela Wdowa. Oh,
teraz tak. Wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie. Posłuchajcie. Wychodźcie, wychodźcie. I tak dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Państwu za uwagę, że razem mogliśmy przeżyć to wydarzenie. Bez Was by się ono nie odbyło, ale też bez naszych drogich artystów. Także wszystkim artystom jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Może jeszcze raz wyjdą na scenę, zobaczymy. A ja chciałbym podziękować też pani Marcie Zamojskiej-Makowskiej. Już wiele razy padło to nazwisko. Także Marto, dziękuję, że użyłaś ten program. Dziękuję uczniom ze szkoły STO, dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali zgromadzić fundusze i włączyli się w tę całą akcję. Bardzo gorąco dziękuję firmie Party and Media za nagłośnienie tego wydarzenia. Jeszcze dziękuję wielu naszym innym sponsorom, kawiarni Bemo Cafe, która dostarczyła niezbędny poziom glukozy naszym artystom. Po przedstawieniu też wytrzymają z kolei tutaj 4F Spot. Przygotował dla nich coś, aby się posilili. No i jeszcze hotel Holiday Inn zaproponował nocleg dla naszych gości z Ukrainy. Dobrnęliśmy już do końca, ale będzie można to przeżyć jeszcze raz na platformie YouTube. Dodatkowo będą dodane napisy w języku angielskim. Tutaj w tłumaczeniu pomoże nam Jola. Także Jolu, jeszcze raz dziękuję. No i wypada nam się w końcu przedstawić. Ten koncert prowadzili dla Państwa Swietłana Martyn i Krzysztof Kamiński.
Drodzy panie i panowie, osobiście od siebie obiecałam, że nie będę płakać. Dziękuję wam bardzo. W tak trudny czas dla Ukrainy byliście pierwsi, którzy podaliście rękę. W takie czasy naprawdę widzisz, kto jest twoim bratem, kto jest twoją siostrą. Dziękuję wam za wasze serce, za wsparcie, za to, że jesteście tak wspaniałymi ludźmi. Chcę naprawdę nisko się ukłonić od całego kraju Ukrainy, od ludzi, za to, że jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi i że podaliście nam tą rękę. Dziękuję bardzo. Zachęcam jeszcze tylko do odwiedzenia strony Fundacji Nasza Ukraina. Tam będą wyniki zbiórki, tam będzie dostępny pewnie link też do obejrzenia nagrania. No i zobaczymy, ile pomogliśmy. Na pewno dużo duchem, dużo naszym głosem, ale na pewno też materialnie szpitalowi w Równem, który leczy rannych żołnierzy. Dziękujemy bardzo.